Szoki, niedowierzanie przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. Realizuje się Rosja, zajmuje, przejmuje Donbas, jeśli chodzi o Ukrainę. Jasnowidz mówił w ten sposób: wewnątrz Ukrainy nastąpi wymiana ognia, która będzie pretekstem do wejścia dla Rosji. I to się wszystko praktycznie dzieje na naszych oczach. Przepowiednia wizja Jasnowidza Jackowskiego dotycząca Ukrainy, Rosji, realizuje się w 100%. Jak brzmiała ta przepowiednia? Co dalej nas czeka? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na, nas, na na, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry. Pod tym filmikiem, dzięki temu otrzymasz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj na temat tego, że przepowiednia Jastowicja Jackowskiego w 100% się realizuje. Jasnowiec mówił w ten sposób: wewnątrz Ukrainy nastąpi wymiana ognia, która będzie pretekstem do wejścia dla Rosji. I to jest ciekawa sytuacja, bo teraz przecież Putin, Rosja ogłosili aneks, jeśli chodzi o Donbas. Kolejny obszar, jeśli chodzi o Ukrainę, zostanie wcielony do, Ukrainy, do Rosji, zostanie on wcielony administracyjnie, prawnie, będzie kolejnym regionem, tutaj Rosji. No i teraz jest sprytny tak naprawdę ruch, tak ze strony, właśnie Putina, zagrywka tutaj strategiczna, ponieważ jeżeli Ukraina, wiadomo, że Ukraina będzie dążyła do odzyskania Donbasu, a e, faktycznie Rosja ogłosiła, że ten Donbas został przyłączony do nich, tak. Zresztą zobaczmy sobie, że o tym już po prostu mówił wcześniej parlament rosyjski, że ten Donbas. Donbas zostanie przy, przydzielony. Kwestia tylko była podpisania praktycznie tego przez tutaj Putina. Putin to podpisał i ogłosił orędzie narodowe, ale wiadomo, że e, praktycznie to, co mówi w tym orędzie, poszło na cały świat. I teraz, jeżeli Ukraina będzie chciała odzyskać Donbas, to Rosja powie nie. Donbas już jest rosyjski. Czyli wy atakujecie tak naprawdę nas, Rosjan. Tak powie wtedy Putin, tak? Nie ja, tak? No bo ja nie jestem Rosjanem, tylko po prostu tak powie Putin. Czyli wtedy po prostu zupełnie Putin odwróci kota ogonem, czyli będzie to atak Ukrainy na Rosję. absurdalna zupełnie sprawa. I też to, dlaczego na przykład Putin ogłosił to, jeśli chodzi o orędzie, żeby cały świat wiedział o tym, że Donbas już nie jest ukraiński, oczywiście według myślenia tutaj Putina i Rosji, tylko jest on rosyjski, tak? i w momencie, kiedy nastąpi próba odbicia tej, tego Donbasu, no to Putin powie, to już jest agresja na tak naprawdę Rosję. Więc tutaj realizuje się ta przepowiednia Snowidza Jackowskiego, mówiąca o tym, że wewnątrz Ukrainy nastąpi wymiana ognia, która będzie pretekstem do wejścia dla Rosji. Czyli wewnątrz Ukrainy, no bo Donbas przecież dalej jest wewnątrz po prostu Ukrainy, to, że Rosja sobie przyjęła to praktycznie jako ich teren, część terenu, to już jest inna sprawa. Natomiast wymiana ognia, no bo Wiadomo, że strona ukraińska będzie walczyła ze stroną rosyjską o Donbas, i wtedy po prostu to będzie pretekst do wejścia, dla, do wejścia praktycznie dla Rosji, dla wojsk rosyjskich, ale na dużą skalę, na, na większą praktycznie skalę. No, zupełnie kuriozana sytuacja, czyli e, tak naprawdę z ofiary robi się agresora, tak z ofiary praktycznie robi się agresora, e, więc to absurdalna zupełnie sytuacja, to, co praktycznie nas tutaj czeka już wkrótce. To, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o Ukrainę, to że może dojść do dużego konfliktu. No i to wszystko praktycznie przewidział Jasnowiec Jackowski, który mówił o tym, że mogą wydarzyć się pewne zdarzenia na, na pograniczu, na granicy, które będą tak naprawdę pretekstem do działań militarnych, do, do tego, że dojdzie do wybuchu właśnie wojny, do działań praktycznie militarnych. Że tutaj, według jasnowidza Jackowskiego co do zasady, Rosja nie chce zaatakować Ukrainy, aczkolwiek mogą się zdarzyć po prostu sytuacje, które wymkną się spod kontroli, komuś nerwy puszczą, albo też po prostu będzie jakaś niebezpieczna sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej, która właśnie może doprowadzić do tego, że dojdzie do działań militarnych. I to rzeczywiście ma miejsce, ale to widać, że po prostu wszystko jest praktycznie zaplanowane przez tutaj Putina tej, 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 tej jego e, doradców m, m, wojskowych i tak dalej. Jasnowiec mówi w ten sposób, Jasnowiec Jackowski, świat idzie w złym kierunku, ustalenia międzynarodowe e, tak zostały poczynione. Należy patrzeć na to bardziej ogólnie, szerzej niż po prostu przez pryzmat danego regionu, danego państwa, no bo Jasnowidzecki mówi o dwóch konfliktach lokalnych na świecie, które wybuchną, z czego jeden z tych konfliktów lokalnych będzie niebezpieczny i ten jeden konflikt lokalny przeistoczy się w dużą wojnę tak w duży po prostu konflikt globalny no przerażająca sprawa to co się praktycznie dzieje no i właśnie to praktycznie co może się wydarzyć dalej tak no bo Rosja może po prostu zajmować kolejne części Ukrainy no, zajęła praktycznie Krym w 2013 roku teraz 2022 rok zajęcie Donbasu. Gdzie te walki jeśli chodzi o Donbas one trwały wcześniej, nie ma co się oszukiwać. tak, one miały miejsce już poprzednim, dwa lata temu praktycznie wcześniej już w, w poprzednich latach te walki o ten Donbas. A teraz byłaby sytuacja tego typu, że teraz byłaby praktycznie sytuacja tego typu, że Putin e, mógłby e, tak e, praktycznie zajmować kolejne Obszary Ukrainy, a więc Donbass, kolejne praktycznie regiony, kolejne części tutaj Ukrainy. No zobaczymy, jak dalej ta sytuacja będzie wyglądała, tak? Zresztą dla Polski to też jest niekorzystna sytuacja, bo według jasnowidza Jackowskiego, Polska zostanie ograna na arenie międzynarodowej, że Polska tak zostanie, rozpadnie się albo zmniejszy, nastąpi podział na trzy części, jeśli chodzi o Polskę i według jasnowidza tutaj tak praktycznie Ukraina jest zakładnikiem Rosji, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, jeśli chodzi o pewne działania, pewien brak zgody jeśli chodzi o Putina, dla działań, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, które mają mieć miejsce na Bliskim Wschodzie. Czyli właśnie tutaj Jasność mówi w ten sposób, że Putin dalej będzie podgrzewać sytuację, jeśli chodzi o Ukrainę. Tak, ale właśnie, no też jest ciekawe, taka ciekawa sytuacja, że Putin praktycznie ogłasza aklamację, przyłączenie tutaj Donbasu do strony rosyjskiej. A potem informacja jest też taka w mediach, że za 2-3 dni nastąpi spotkanie z Bidenem. Czyli z jednej strony, tak, Putin jakby w ten sposób coś chciał ugrać więcej, bo gdyby przyłączył praktycznie ten Donbass, to już by nie rozmawiał z Bidenem, albo w późniejszym czasie, czyli e, wcześniej mógł sądować, sprawdzać, e, tak, pokazywał taki straszak, co może się wydarzyć. E, świat oczywiście bał się, tak, boi się, no bo zawsze trzeba się obawiać wybuchu wojny, jeszcze dzisiaj w, w kontekście jakby posiadania bomby atomowej, e, no ale natomiast trzeba żyć normalnie, funkcjonować, tak, ale trzeba mieć pewne obawy. E, natomiast z, z drugiej strony Putin Powiedział, no to myślicie, że blefuje? No to sprawdzam karty, tak? I tą kartą, którą sprawdził, to jest praktycznie przyłączenie tej Donbasu. No, kiedy to nagrywa, to też jest na świeżo po tym, jak został ten Donbas przyłączony. Zobaczymy, czy tam nie nastąpi jeszcze większy rozlew krwi, czy tam nie będą mieć miejsce zmasowane ataki, działania militarne, bo to też mogą być po prostu przerażająca sytuacja. No i jak tutaj Ukraina będzie walczyła o niepodległość, o niezależność faktycznie tego Donbasu, czy inne państwa przyjdą z pomocą tutaj e, Ukrainie. No na przykład jasnowidz Jackowski mówił o tym, że Turcja może zaatakować Rosję, że Turcja zdradzi Rosję, ale co prawda Turcja jest takim cichym sojusznikiem Rosji, bo Turcja jest przecież e, tutaj członkiem NATO, natomiast według jasnowidza e, atak na Rosję może się odbić ze strony tureckiej, czego tak naprawdę Rosja może się nie spodziewać. Znaczy Rosja pewnie zakłada każdy scenariusz, tak, ale po prostu e, no in, raczej po prostu nie, nie biorą tego scenariusza jako m, m, prawdopodobne, powiem w ten sposób, tak? Różne na pewno warianty. No i tutaj y, Jasnoń Zackowski mówi w ten sposób, w momencie, kiedy nastąpi atak Rosji na Ukrainę, Należy zacząć robić zapasy, jeśli chodzi o Polskę, zapasy żywności, leków. Pytanie, czy ten atak już można po prostu uznać, tak, za e, czy, na, czy to jest ten moment, kiedy po prostu należy już robić te zapasy, jeśli chodzi o żywność, leki, e, tak, w momencie, kiedy ten Donbas został przyłączony do Rosji, czy ten prawdziwy atak e, realny, no to prawda, on już ma miejsce cały czas, tak, no, no od lat już mają miejsce walki na wschodzie Ukrainy ale czy na przykład inny atak, taki zmasowany, który miałby mieć miejsce na Ukrainę, to wtedy właśnie może być była sytuacja tego typu, że to byłaby sytuacja tego typu, że właśnie to należałoby uznać za moment, kiedy należy robić zapasy, zapasy żywności, leków, zapasy po prostu na wypadek, gdyby Polska też była w niebezpieczeństwie, tak. No właśnie, przerażająca sytuacja, to, co się dzieje, tak, praktycznie tu jasnowiec mówi w ten sposób, ktoś tego napięcia nie wytrzyma, Będą punkty zapalne albo zwycięży rozsądek światowy, albo też wojna. No, raczej w rozsądek światowy ciężko by dzisiaj jest uwierzyć, tak? Prędzej wojna zwycięży. Według Jasnowidza Jackowskiego świat idzie w złym kierunku, nastąpiły ustalenia międzynarodowe. To wygląda jak swego rodzaju teoria spiskowa, jeśli chodzi o spisek międzynarodowy. Niektórym państwom europejskim jest na rękę, że będzie dojść do wybuchu wojny na Ukrainie, tak twierdzi Jasnowidz Jackowski, a oczywiście niektóre państwa są przeciwnikiem całej tej sytuacji. No oczywiście Polska może się oburzać, bo do nas przyjedzie bardzo dużo praktycznie uchodźców z Ukrainy. Niemcy mogą się czuć zagrożone, bo część tych uchodźców przecież trafi też do Niemiec. No ale różne po prostu tutaj mogą być właśnie informacje tego, jak ta cała sytuacja będzie przebiegać, czy ona, tak, no wydaje mi się, że jeżeli tutaj prawnie też zostało to ogłoszone, że Donbas zostanie przyłączony do, do Rosji, tak, no to wydaje mi się, że nawet po tym spotkaniu Putin kontra Biden, no to przecież Putin raczej nie cofnie tej decyzji, no chyba, że rzeczywiście byłby taki dobromyślny, jedynie co może zastopować swoje ekspansje, tak, swoje działania tutaj militarne To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.